Półki sklepowe oznaczone sloganem zdrowej żywności aż uginają się pod asortymentem produktów oznaczonych sformułowaniami fit, eco, fitness czy light. Czy każdy z tych produktów spełnia kryteria zdrowej żywności? W tej kwestii powinniśmy się kierować kilkoma zasadami. Po pierwsze, postarajmy się wybierać produkty im bardziej naturalne, im mniej przetworzone, tym korzystniejsze dla naszego zdrowia. Kolejna kwestia, zwróćmy uwagę na skład produktów, na ich wartość odżywczą. W tym celu, jako świadomy konsument, przeczytajmy etykietę. Zwróćmy uwagę na wartość energetyczną w porcji danego produktu. Zwróćmy uwagę, by była jak najniższa zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, izomerów trans, cukrów prostych czy soli, czyli składników diety, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Kolejną kwestią jest przeczytanie składu. Im lista krótsza składników wymienionych w danym produkcie, tym produkt bardziej godny polecenia do spożycia każdego dnia. Ostatnią kwestią to półka ze zdrową żywnością może być również możliwością zamienników tych niekorzystnych i niekoniecznie zalecanych produktów. Przykładem może być tutaj wybór batonów muesli czy ciasteczek typu owsiane zamiast wysoko przetworzonych słodyczy.